Rodzice, próbując przekazać dzieciom to, co w ich przekonaniu najważniejsze, nie zawsze potrafią zrobić to umiejętnie. Szczególnie przy takich kwestiach jak wychowanie w wierze, łatwo o błąd, którego następstwem może być odejście od Boga. Dziecko rodzi się w rodzinie, wzrasta w rodzinie. Jeżeli jest to rodzina katolicka, rodzina praktykująca, to wiadomo, że od samego początku rodzice będą pragnęliby wprowadzić swoje dziecko również w ten wątek życia, jakim jest życie religijne. Przecież na tej podstawie tylko udziela się w ogóle dzieciom sakramentu chrztu. By przyjąć sakrament, potrzebna jest wiara w ten sakrament i w to, co on przynosi. Świadomy wybór, decyzja, że chce się przyjąć ten sakrament, dziecko do niczego takiego nie jest zdolne. Dlatego zakładano, iż od samego początku, dzięki wierzącym, praktykującym rodzicom, dziecko będzie wprowadzane w życie religijne, będzie poznawało wiarę i będzie się uczyło od rodziców żyć wiarą. To też bardzo często przy różnych okazjach mówimy, że matka i ojciec są pierwszymi katechetami. Pamiętamy film Fanny i Aleksander Bergmana. Dwójka tego rodzeństwa, którzy wychowują się w domu pełnym miłości, ciepła, pełnym zdrowego rozsądku, pełnym radości, w którym wszystko jest na swoim miejscu, religia, kościół, kościół ewangelicki oczywiście, bo to rzecz się dzieje w Szwecji. I potem z chwilą śmierci ich ojca, matka wychodzi powtórnie za mąż, i wychodzi za mąż za biskupa protestanckiego, którego wiara jest zimna, ponura, pełna zakazów i nakazów. I widać, jak bardzo poranione są dzieci, które spotykają się z tego rodzaju wiarą. Wiara praktykowana przez rodziców powinna być wiarą, która daje radość, daje wolność i która kształtuje w sposób mądry i piękny tego młodego człowieka. To od rodziców zależy, czy wszczepią w serce młodego człowieka ideał jakiejś pobożności, czy wszczepią w serce człowieka młodego miłość do Boga, miłość do cerkwi, miłość do Kościoła, miłość do życia religijnego. I to od nich zależy, w jaki sposób zaświadczą o tym, czego chcą uczyć. Ponieważ bez oświadczenia dziecko w chwilach trudnych, gdy pojawiają się pewne zwątpienia w prezentowany przez rodziców światopogląd, to właśnie ten przykład rodziców, którzy mimo swoich różnych słabości zawsze starali się zachować pewne reguły, pewne postawy, o których mówili i które wpajali swoim dzieciom. Właśnie ten przykład chyba jest najważniejszy i chyba właśnie poprzez ten przykład można wychowywać młode pokolenie. Nie należy tylko mówić o wierze. Trzeba ją czynić. Czyli po prostu jest to kwestia życia na co dzień. Dziecko widzi życie swoich rodziców i wyciąga wnioski. Bardzo często mądre wnioski. Jeżeli za słowami pięknymi i mądrymi rodziców o wierze, o Panu Bogu, o Kościele nie idą czyny, to jest to wszystko kulawe, jest to wszystko zmarniałe i bardziej krzywdzi dziecko i wypacza obraz wiary, niż daje ten dobry obraz. Przez całe 20 wieków właściwie ani razu nie pomyślano o czymś odrębnym w liturgii dla dzieci. Modlitwy Kościoła wypowiadane podczas zgromadzenia liturgicznego, te teksty są dla dorosłych w pewnym stopniu trudne. Nie do końca wierni są w stanie uchwycić całą głębię treści teologicznej, jaka jest w nich zawarta. A jeżeli tak jest z dorosłymi, to co dopiero z dziećmi? Jezus do apostołów powiedział: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. W związku z tym też dzieci nigdy nie były wypraszane z kościoła, mimo to, że często przeszkadzają praktycznie, bo trudna dla nich liturgia powoduje i długa, że się wiercą, że biegają, małe dzieci płaczą.
mimo tego wszystkiego nie pomyślano nigdy wcześniej o takiej mszy świętej, gdzie teksty byłyby łatwiejsze, żeby dziecko było w stanie je zrozumieć. Efektem tego było powołanie w 1973 roku specjalnych komisji, które przystąpiły do pracy nad zredagowaniem tekstów liturgicznych na mszę z udziałem dzieci, w którym określono, na co może sobie pozwolić celebrans i na co mogą sobie pozwolić uczestnicy, przede wszystkim dzieci, gdy ta msza święta jest dla nich. Małe dzieci się chrzci w wieku niemowlęcym. Zaraz po chrzcie następuje bierzmowanie, po czym już na dzień następny, czy nawet jeszcze w dniu chrztu, jeżeli liturgia nie była sprawowana, można podnieść dziecko może przystąpić, to niemowlę, do świętej komunii, może przyjąć Eucharystię. I to jest taka piękna praktyka, która umożliwia już temu młodemu, bezgrzesznemu, niewinnemu i w pełni takiemu idealistycznemu stworzeniu, jakim jest niemowlę, uczestniczenie w sakramentach, uczestniczenie we wnętrznym życiu Kościoła. Chrystus niejednokrotnie w przypowieściach dzieci błogosławił, do dzieci porównywał innych ludzi, po to, by ukazać ich, po pierwsze, czyste serce, po drugie, niewinność i taką pozytywnie rozumianą naiwność. Stan duszy człowieka, która pragnie Boga, właśnie powinien być rajską niewinnością, która pragnie Boga jako takiego. W czasach Jezusa dzieci były bardzo źle traktowane. Dzieci były traktowane instrumentalnie. Dzieci były często traktowane jako niepełni ludzie. Stąd też ogromnym szokiem wtedy musiało być przyrównanie Królestwa Bożego albo przyrównanie człowieka wierzącego do dziecka, które wtedy podał Jezus. Tutaj nie chodzi o to, by chrześcijanin miał tą wiarę naiwną, prostą, niewykształconą jak dziecko. Cechą dziecka jest to, że ono szybko rośnie, że ono szybko dojrzewa, że szybko przestaje być dzieckiem, że przestaje być zależnym od swoich rodziców, przestaje być zależnym od decyzji innych ludzi i w pewnym momencie nabiera sam odpowiedzialności za siebie i podejmuje decyzje za siebie. I taka powinna być wiara. Wiara, która bez przerwy dojrzewa, która już nie patrzy na drugiego człowieka, na kogoś, kto mógłby podpowiedzieć, tylko patrzy na to, że on sam musi w pewnym momencie wziąć odpowiedzialność za swoją wiarę, za swoje czyny. Liturgia jest momentem spotkania się z tajemnicą, która jest niewyrażalna, nie do opisania. Dziecko nie jest w stanie pojąć, co to jest Najświętszy Sakrament, ale przepraszam bardzo, czy dorosły, nawet ten, który przez całe życie przystępuje do Komunii Świętej, jest w stanie do końca pojąć, że Bóg przekraczający wszechświat jest obecny realnie ze swoim ciałem i krwią w odrobinie chleba, w odrobinie wina. Tak jest mniej więcej i z dziećmi w liturgii, że one część tylko pojmują z tego, co odsłania się nam za zasłoną znaków, świętych tekstów, z czym się spotykamy, czego jakby dotykamy, a co jest rzeczywistością boską, nadprzyrodzoną. Zapamiętaj. Nie można podać uniwersalnej zasady na to, jak przekazać dzieciom wiarę. Warto jednak pamiętać, że najważniejsza jest autentyczna postawa rodziców i że ostateczny wybór zawsze należy do dziecka.